zaczynam pediatrią. Na internie będę robiła nefrologię. Wiążę przyszłość z tą specjalizacją, dlatego bardzo cieszę się na to, że udało mi się dostać w to miejsce. No i myślę, że jest to oddział, który już mam od dawna w swoim sercu trochę, ponieważ byłam przez 5 lat przewodniczącą studenckiego koła naukowego u nas z nefrologii pod przewodnictwem pana profesora Tomasza Poraszko. Dlatego myślę, że będzie to bardzo wartościowy staż i bardzo się na niego cieszę. Chciałbym właśnie radiologię robić z naciskiem na radiologię zabiegową. Tutaj jest ta możliwość, stąd też wybór właśnie tego szpitala. Ale na stażu chciałbym zobaczyć jeszcze, jak wyglądają inne dziedziny, tak bardziej się całościowo rozwijać, żeby ugruntować się w tym wyborze i nie żałować później. Czas studiów był takim momentem decyzyjnym, bo zajęcia z ginekologii bardzo mi się podobały. Też byłam w kole z ginekologii, także to był taki czas, że rzeczywiście to zainteresowanie ginekologią i położnictwem we mnie gdzieś tam się zrodziło. Obawa na pewno jest. Myślę, że związana przede wszystkim z tym, że rzeczywiście jest to już praca z żywym pacjentem. Nie są to studia na fantomach, czy gdzieś tam obok, gdzie ma się prowadzącego, czy innych kolegów, którzy jakby co to gdzieś tam pomogą, czy będą asekurować. U mnie też jest obawa taka, że nie kończyłam akurat Uniwersytetu Opolskiego, a Śląsk, dlatego nie znam w ogóle tych szpitali i obawa właśnie o taką odnalezienie się na oddziale, w szpitalu, bo jest tam gdzieś tam też to duży obiekt, ale poza tym chyba raczej ekscytacja i taka radość, że w końcu można pracować. 40 osób wybrało Uniwersytecki Szpital Kliniczny, no i zostało tutaj skierowanych. Zostali podzieleni na 10 zespołów czteroosobowych i tymi zespołami będą przechodzili po poszczególnych oddziałach szpitala. Staż ten 13-miesięczny składa się z 10 tygodni tak zwanego stażu personalizowanego, gdzie oni sami sobie wybierają, gdzie chcą odbyć staż. To pod kątem możliwości lepszego wyboru przyszłej specjalizacji. Natomiast pozostałe tygodnie są rozdzielone. 10 tygodni na staż na internie, 6 tygodni na chirurgii, 2 tygodnie na ortopedii, 6 tygodni na pediatrii, 2 tygodnie na neonatologii, 2 tygodnie na oddziale intensywnej terapii, 3 tygodnie na oddziale ratunkowym i oprócz tych staży klinicznych przewidziane są również szkolenia z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które będą organizowane w Regionalnym Centrum z profilaktyki nowotworowej i leczenia bólu, które organizuje Opolskie Centrum Onkologii oraz organizowane przez Izbę szkolenia z prawa medycznego, bioetyki, zdrowia publicznego, szczepień i orzecznictwa oraz tak zwanych kompetencji miękkich, czyli radzenia sobie ze stresem. Mamy sporo oddziałów, mamy tą ofertę do zatrudnienia bardzo szeroką. Miejsca rezydenckie są, będą i bardzo się cieszymy, gdyby nasi absolwenci, teraz już lekarze, stażyści wybrali pracę w naszym szpitalu. To będzie naturalne odmłodzenie kadry, które następuje zawsze. Musimy kształcić naszych nowych, młodszych koleżanki i kolegów. Proszę też pamiętać, że ta droga, którą nasi dzisiejsi koledzy, koleżanki rozpoczynają, potrwa przynajmniej 6-7 lat, bo to jest rok stażu podyplomowego i 5-6 lat specjalizacji. Więc jeśli dopiero za 6-7 lat będziemy mogli powiedzieć, że mamy już takiego ukształtowanego lekarza, który może już iść samodzielnie do pacjentów.